go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah, we were happy at the time. Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam was na dzień z nami, dzisiaj mamy wtorek, a co to oznacza? Wtorek oznacza tylko jedno, lecimy dzisiaj na siłownię, w sensie ja lecę i już nie mogę się doczekać, także później jedziemy do miasta załatwić trochę spraw, więc życzę wam miłego oglądania, zostańcie z nami, no i co, zapraszam na kolejny dzień z nami. Dobra, spakowana, lecę. Jest mama, jest, lecimy. Lecimy! Ale ty masz czapę. Pokaż czapkę. Ale masz dzisiaj dużą czapę fajną. Dobra, okej. O, zobacz, Leo w oknie stoi. Leoś w oknie jest? No dobrze kochani, pierwszy dzień za mną. Zobaczcie jak wyglądam. Jest noc. Nelcia zrzuciła czapkę, szalik, wszystko podrzucała. Czekamy na tatusia, ja już jestem po siłowni. Byłam też, słuchajcie, musiałam trochę rzeczy kupić. O, jest Krzysiek w aptece dzieciom. Już lecimy. Kupiłam też sobie trochę kosmetyków, bioderma, ale to wszystko wam pokażę. Jedziemy coś zjeść, bo wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo głodni. I Nelcia też już tutaj prawie nam zasypia. Jedziemy na obiadek. Jedziemy. A my jedziemy dzisiaj na obiadek do baru mlecznego. Czasem mamy ochotę po prostu zjeść sobie w barze mlecznym. No i nasz obiadek gotowy. Nelci wzięliśmy jeszcze kompocik, rosołek i na pół zjemy sobie obiadek. Gotowa już? Zaraz jeszcze kurteczkę zdejmiemy. Jesteśmy już po obiedzie i w Białymstoku otworzyli Netto, więc stwierdziliśmy, że przyjdziemy, zobaczymy co jest ciekawego. Piękne tulipany. Widzę, że są truskawki na promocji. Także wezmę sobie chyba, wiecie co, do owsianki malinki i truskaweczki. No i patrzcie, jest mój ukochany ser Violife. Też w super cenie. Ha, patrzcie, jak mi się dzisiaj udało, także bierzemy. Ostatnio Leoś też prawie cały zjadł. Fajnie się złożyło, bo moja mama ostatnio szukała tulipanów, także wezmę jej tulipanki do domu. Pogoda dzisiaj paskudna, a jako, że jesteśmy w Białymstoku, to lecimy jeszcze odwiedzić na cmentarzu babcie, moje babcie, dziadków. Także lecimy jeszcze, zobaczymy jak tam sytuacja na cmentarzu i co tam u nich słychać. Dobrze kochani, jesteśmy już w domu, robię kawę, bo zasypiam. W ogóle rozpadał się deszcz, byliśmy jeszcze na cmentarzu, tak jak wam mówiłam, i rozpadał się deszcz, także teraz szybka kawa i za chwilę się do was odzywam. No to pokaż te babeczki z Chase'em, nagramy, chciałaś pokazać. O, tutaj stań, bo cię nie widać, pokaż jakie masz babeczki, nagramy. Zobaczcie, my dzisiaj kupiliśmy takie babeczki, babeczki z Chase'em, czekoladowo-waniliowe, tak? I będziemy zaraz piec babeczki. Super. Dobra, Nelcia chodzi z kartonikiem, zobaczcie, cały czas. Pełna endorfin po pierwszym dniu na siłowni. Powiem wam, że było wspaniale. Także ja dzisiaj nie wyglądam, dlatego że no, widzieliście. Siłownia, potem pojechaliśmy do miasta. I tak jak wam mówiłam, zaraz wam pokażę, byłam w mojej ukochanej aptece u moich dziewczyn. Pracują tam moje super dwie koleżanki i zawsze mi fajnie doradzą. I właśnie jak tam jeżdżę, to zawsze już kupuję, wiecie, jakieś tam, o, plasterki dla dzieci na przykład kupiłam, bo nam się skończyły, wiecie, jakąś wodę utlenioną, jakieś tam magnez, wapno i jak jadę już na takie większe zakupy, obkupuję się, to wtedy, zaraz wam pokażę, zawsze kupuję swój ukochany, najlepszy na świecie płyn micelarny z biodermy, bo tam właśnie w tej aptece dostępne są produkty biodermy. Jak wiecie, ja kocham biodermę, ten płyn micelarny, bo innych produktów jeszcze nie używałam. I jak tam tylko jestem, to go kupuję. I on dla mnie jest tak samo dobry jak właśnie garnier z różową nakrętką, ale do niego mam ogromny sentyment. Także kupiłam właśnie trochę suplementów, jakieś tam inne rzeczy i też trochę kosmetyków, bo fajne promocje też były, tu mi dziewczyny poradziły do kąpieli, do pielęgnacji skóry suchej, minus 20% olejek, dajcie znać czy znacie ten olejek, ale jest naprawdę świetny, no i też tam w tej aptece
zawsze kupuję kosmetyki, tak jak Wam mówiłam, teraz też były na fajnej promocji, więc skusiłam się na taki zestaw z Bioderme. Tak jak mówię, to jest świetna marka i moja skóra potrzebuje nawilżenia, więc takie zakupy dziś poczyniłam. Trochę kasy wydałam, ale raz na jakiś czas, wszystko dla zdrowia, słuchajcie. Także taka sytuacja. W ogóle tak mi się śmiać chciało dzisiaj, bo byłam na tej siłowni. Może Wam później po prostu jeszcze trochę rzeczy opowiem, bo teraz będziemy robić te babeczki. Jeszcze muszę zrobić jakąś obiadokolację. Miałam jeszcze wypić, a w ogóle wzięłam... Słuchajcie, dzisiaj skaczę z tematu na temat. Zobaczcie, jakie endorfinki! Zero zmęczenia! Cały czas to się dzieje. No, żartuję sobie. Ale słuchajcie, dzisiaj poszłam bez śniadanka na siłownię, wypiłam sobie kawkę. No bo wiecie, że ja robię ten mój intermittent fasting, postprzerywany, więc poszłam na siłownię, wypiłam kawkę i po siłowni profesjonalnie miałam już białeczko ze sobą, bo wiedziałam, że jedziemy do miasta. Także od razu po siłowni wypiłam sobie białko, później pozałatwialiśmy trochę spraw i pojechaliśmy na ten obiadek do Baru Mlecznego. Nelcia zjadła rosołek, razem ze mną jeszcze zjadła kotlecika z ziemniakami, więc super. No i teraz wypadałoby zrobić koktajl, bo muszę wypić kolagen, więc dzisiaj zrobimy sobie po prostu szpinak, mango, ananas i mleko. Mleko tak pół na pół z wodą, już dzisiaj banana nie będę dodawać. Więc co Wam chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że później się do Was odezwę, bo tak jak mówię, muszę, kawa w ogóle stoi już zimna, ja muszę zrobić obiadokolację, zaraz dzieciom dam jeszcze zupę, no i będziemy robić te babeczki, bo jak zobaczyła Nelcia z psim patrolem babeczki, a ktoś ostatnio też na Instagramie robił te babeczki, to ja mówię, dobra, bierzemy, zrobimy Wam babeczki i do tego kakao sobie wypiją na podwieczorek, no i tyle. A potem odezwę się, jeszcze pogadamy trochę o siłowni, odpowiemy z Krzyśkiem dzisiaj, myślę, na jedno pytanko, no i też mam dla Was taką fajną dzisiaj sentencję do przekazania, także widzimy się za chwilę. Ja zabieram się za tego kurczaka z ryżem, w międzyczasie piję koktajl, a Krzysiek stwierdził, że on zrobi w tym czasie babeczki, no bo kto jest najlepszy w wypiekach, nawet takich gotowych, Krzysiek. I będziemy używać Thermomixa, bo nie chce nam się wyjmować naszego miksera, a Thermomix ma też funkcję miksowania, tak. Więc... Mamy dwa jajeczka, troszeczkę oleju, wrzucamy wszystko. Mleko nie będzie potrzebne? Będzie też. A, później, mleko, tak. Olej i jajka. Dokładnie. No. Później tą masę otrzymaną dzielimy tak jakby na dwa, dodajemy mleko do drugiej i mieszamy, żeby wyszły nam takie... Takie piękne babeczki. Dobra, to działamy. Czekoladowo, waniliowe. Tak, działamy. No dobrze, już Wam pokazywałam w sumie część tych zakupów spożywczych z Netto, więc wzięłam malinki do owsianki, wzięłam też borówki, to widzieliście, truskawki, takie fajne kolorowe pomidorki, ale już mówi Nela ciszej, bo mama nagrywa, ale to możecie się bawić, nie słychać Was będzie mocno. Takie kolorowe pomidorki, wzięłam ten ser, to też już widzieliście, i słodką, pyszną paprykę tą czerwoną, ona jest przepyszna i jedyny słuszny wybór, ogórki z krakusa. Także to tylko dokupiliśmy, zaraz te owocki umyję, włożę do szklanych pojemników, wyjmę z tego plastiku, tak samo paprykę i gotowe. No i zobaczcie, jak to fajnie wygląda, borówki i malinki, zamknę szczelnie i do owsianek, jak znalazł, będą gotowe. Pokażę Wam jeszcze update'ik kiełek, praktycznie prawie już gotowe do jedzenia. I tak właśnie im się przyglądam i powiem Wam, że jutro robimy na śniadanko pastę jajeczną i te kiełki 3-4 cm, myślę, że już spokojnie możemy je sobie jutro zerwać i zjeść. Jestem, kochani, jestem na polu bitwy, dlatego że dzieci przed chwilą bawiły się tutaj z samochodzikami, ale stwierdziłam, że teraz jest dobry moment, żeby się do Was odezwać, żeby chwilę porozmawiać. No i co? Ja jestem taka dzisiaj po prostu naładowana pozytywną energią i mój wygląd po prostu dzisiaj woła o pomstę do nieba, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jestem tutaj na chwilkę i miałam Wam opowiedzieć, jak było na siłowni, takie moje pierwsze wrażenia, więc powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona do tego stopnia, że tak jak Wam mówiłam, pomyślałam, że na początku będę sobie chodziła wtedy, kiedy mi pasuje, bez żadnego, wiecie, parcia, ciśnienia,
ale jak już przekroczyłam jakby próg siłowni, to tak mi się spodobało, że wykupiłam sobie karnet. Wykupiłam sobie karnet, karnet na 17 wejść, karnet na miesiąc i powiem Wam, że naprawdę dzisiaj zrobiłam sobie samo cardio, bo zrobiłam sobie bieżnię i orbitrek i no powiem Wam, że była moc, wyszłam czerwona jak burak, jak Krzysiek mnie zobaczył, to mówi, no dobry trening był. Pani, z którą już jesteśmy na ty, wszystko mi pokazała. Dzisiaj, jak ja Wam mówiłam, we wtorki, w czwartki są same panie od 9 do 11, więc naprawdę rewelacja. Super dziewczyny, wszystkie zmotywowane widać, wszystkie wiedzą czego chcą i po co przychodzą na siłownię, żeby oczywiście osiągnąć jakiś tam swój cel, żeby być zdrowym, żeby ćwiczyć. No i ja powiem Wam, że no po pierwszym dniu dzisiaj naprawdę już nie mogę się doczekać czwartku, więc no tak, no zobaczymy jak to będzie, tak jak mówię, dla przyjemności, dla zdrowia i bez żadnej presji, bo to ma być fajny czas dla mnie, a nie wiecie, że o muszę iść na siłownię, ale mi się nie chce, nie, 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 to ma być wiecie, wszystko tak, żeby było dobrze. No dobra, trochę się zakręciłam. I w ogóle też taka śmieszna sytuacja, dzwoni do mnie moja Ewa dzisiaj i mówi do mnie, kurczę, byłam dzisiaj pod siłownią i zastanawiam się, czy nie zacząć chodzić na siłownię. Ja mówię, Ewa, słuchaj, się nie zastanawiaj, tylko dawaj ze mną. Więc jeśli dobrze pójdzie, jeśli Ewa będzie miała czas, to też na pewno ze mną od czasu do czasu na siłownię się wybierze. Więc naprawdę jestem bardzo pozytywnie naładowana energią. Pani mi też wszystko, pani już jesteśmy w sumie na ty, wszystko mi pokazała, poradziła co, jak robić, żeby były efekty. Fajnie, bo wiecie co, ja już kiedyś chodziłam na siłownię, dawno, dawno temu, niedługo, ale znam te wszystkie maszyny, więc powoli sobie wszystko przypomnę, no i bardzo, bardzo się cieszę. Kolejna rzecz jest taka, o czym Wam chciałam powiedzieć, to to, że dzisiaj odpowiemy sobie z Krzyśkiem na jedno pytanko, żeby wiecie, już nie za dużo tego było, na jakieś takie jedno lajtowe pytanko, natomiast ja dostałam mnóstwo pytań o jakby jednej tematyce i cały czas się powtarzało, a mianowicie chodzi o moją piosenkę. Bardzo wiele z Was pytało się mnie, czy ja jeszcze coś będę nagrywać, czy mam w planie jeszcze nagranie jakiejś piosenki, czy to był po prostu tylko taki jednorazowy wybryk, jednorazowa akcja. Także kochani, no właśnie, spieszę, żeby Wam wyjaśnić, że w planie są dwie piosenki. Na początku jedna, która już jest prawie ogarnięta i niedługo będę jechała do studia w Warszawie ją nagrywać. Później za nią drepczę powolutku druga. Piosenka bardzo fajna i mogę Wam już zdradzić jej tytuł, jeżeli chcecie. Tytuł to dwie części. Nie opisuje ta piosenka kompletnie mojej relacji z moim mężem. Jak usłyszycie tą piosenkę, to moim mężem, jak to zabrzmiało, z Krzyśkiem. Natomiast jak usłyszycie tą piosenkę, to myślę, że spodoba się Wam i bardzo dużo kobiet Was będzie mogło się z tą piosenką utożsamić. Tak przynajmniej mi się wydaje, bo tak w życiu prawdziwym bardzo, bardzo często jest. W życiu, po prostu, w realu tak często jest. Natomiast jeżeli chodzi o tekst, ja jak tylko usłyszałam tą piosenkę, ona mnie bardzo porwała, bo oczywiście tekst do piosenki pisze Ewa Szlachcic, moja wspaniała, niezastąpiona. Jak ja usłyszałam tą propozycję, to od razu po prostu czułam, że to jest to, że ja dam tutaj konkretny przekaz, że ja to czuję, że ja się w tej piosence odnajdę. Także dwie części, już niedługo się możecie powoli spodziewać, jeszcze kilka prób, jeszcze właśnie pojadę do studio, jak będzie gotowa, to oczywiście wrzucę Wam, żebyście sobie zobaczyli i żebyście sobie posłuchali. A za tą drugą, a za tą piosenką trzecią, bo w sumie jest Nigdy Nie Mów Nigdy, będzie dwie części i będzie jeszcze jedna piosenka, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc tak, idzie nowe, tak jak Wam mówiłam, coś tam będzie się u nas działo. I kolejna rzecz, to oczywiście chciałabym Wam powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. Tak jak Wam już mówiłam, od czasu do czasu będę Wam czytać jakieś treści z moich ulubionych książek. Teraz na tapecie mam akurat Agnieszkę Maciąg, jakieś cytaty, jakiś przekaz. I znalazłam tutaj coś, co mnie bardzo zaciekawiło i dało mi dużo do myślenia i chciałabym Wam to teraz przeczytać. Będzie o niezależności emocjonalnej. To jest bardzo ważna sprawa i to jest bardzo ważny element dla mnie i wydaje mi się, że dla każdej z nas to powinien być bardzo ważny element dobrostanu, tak jak pisze właśnie Agnieszka Maciąg. Zależność emocjonalna to potęga, warta miliony razy więcej niż niezależność finansowa, która najczęściej pomaga tylko przez pewien czas
lub wcale. I słuchajcie, jeżeli chodzi o niezależność emocjonalną, to pamiętajcie o tym, aby poznać siebie, zrozumieć swoje emocje i nastroje, praktykować możecie też medytację. Pamiętajcie o tym, aby też dokonywać samodzielnych wyborów i nie bójcie się prosić o pomoc i poradę. Bardzo dużo ludzi ma problem z proszeniem o pomoc, z proszeniem o poradę. Bardzo dużo ludzi jest zamkniętych w sobie, twierdzą, że dadzą sobie radę sami, nie chcą przyjąć pomocy, zamykają się w tak zwanej skorupce, w tak zwanej kuli i cierpią, po prostu cierpią. Czasem nie są nawet w stanie sobie poradzić z różnymi tematami, z różnymi historiami, z różnymi jakby przygodami życiowymi i wtedy pamiętajcie, żeby otworzyć się na taką pomoc, wyciągnąć rękę, dać sobie pomóc, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. A znam kilka takich osób, które nie powiedzą, co je trapi, które nie chcą pomocy, które twierdzą, że same sobie dadzą radę, ale czasem tak jest, że same sobie tej rady nie dadzą i potrzebują wsparcia. Także pamiętajcie o tym, nie bójcie, absolutnie nie bójcie się prosić o pomoc. To jest naprawdę coś dobrego. Ja na przykład jestem taką osobą, to wam mogę powiedzieć, że ja bardzo dużo lubię rozmawiać i jeżeli mam jakiś problem, jeżeli coś mi leży na sercu, jeżeli jest mi źle, ja się nie boję prosić o pomoc. Naprawdę. Ja jestem taką osobą, że z byle pierdołą idę i chcę na ten temat porozmawiać. Naprawdę wtedy czuję się lepiej, wtedy czuję się lżej i bliscy są też po to, aby nam pomagać. Niektórzy ludzie twierdzą, że moje problemy sama będę rozwiązywać, nie będę obarczać mojej rodziny i innych swoimi problemami. Bliscy są po to. Oni tego potrzebują też. Tak jak wy potrzebujecie pomocy, tak oni potrzebują wam też pomóc. Będą się wtedy czuli naprawdę ważnymi osobami w waszym życiu. Także nie bójcie się prosić o pomoc. Taki przekaz dzisiaj. Nie bójcie się tego. Proście o pomoc. Proście o poradę. Jeżeli ktoś podaje wam rękę, pomocną dłoń, chwyćcie. Taki przekaz, kochani. A tymczasem lecę dalej. W ogóle przyszła do mnie paczka. Mega paczka. To jest paczka dla perfekcyjnej pani domu. Dla wszystkich kobiet, które lubią sprzątać, albo niekoniecznie lubią, a muszą, bo samo się nie zrobi. Mam dużo fajnych rzeczy. Dzisiaj właśnie do mnie przyszła, taki prezent, taki barter, więc jutro wam pokażę. I podam wam źródło, gdzie w fajnych cenach kupicie Zoflorę i dużo innych ciekawych rzeczy. Także to już jutro, a tymczasem uciekam i pewnie widzimy się jeszcze za chwilę już z Krzyśkiem. Wiecie co, właśnie zabieram się za montaż i tak sobie przypomniałam, że nie nagraliśmy jeszcze z Krzyśkiem pytań. Tych pytań jest tak naprawdę bardzo, bardzo dużo. O, zobaczcie, tutaj jest, właśnie. Tutaj jest Krzysiek. Tych pytań jest tak... Robię zupkę dla Leosia. A co, Leoś, też zupkę mleczną dzisiaj, czy makaron z serem? Zupkę mleczną. Tak, bo mamy kolację i Leoś ma ochotę na zupkę mleczną. Leoś bardzo lubi na kolację właśnie albo jest zupę mleczną, albo makaron z twarogiem, z serem. To jego takie ulubione. Więc ja się zabieram za montowanie filmu, a Krzysztof... Ja otworzyłem lodówkę i standardowe pytanie, gdzie jest makaron? Nie wierzę. Nie wiem, naprawdę. Ja nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Zobaczę jeszcze raz. Ja zawsze do niego mówię, sprawdź wszystkie półki, przejedź, podnieś. Dobra, widzę. Masz? Mam. Brawo, jest makaron. Także zawsze się z tego śmieję, ale to już doskonale wiecie. No i zabieram się teraz tutaj za składanie vloga. Krzysiek mówi, dobra, zrobię Leosiowi tą zupkę mleczną. I przypomniało mi się o tych pytaniach. Tych pytań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A ja mam takie zadanie. Przytulasz pieski? O, a jak się do ciebie ładnie przytuliły. No ślicznie wyglądacie. Więc... ogólnie tak, pytań jest bardzo dużo i są po prostu na różne tematy, więc ja stwierdziłam, że dzisiaj w ogóle też będziemy wam nagrywać te odpowiedzi na pytania w ciągu dnia, jak będziemy coś robić, jak będziemy robić śniadanko, no nie, to też taka fajna forma, a nie, że wiecie, siadamy już późno, na przykład wczoraj tak późno odpowiadaliśmy na to pytanie, no już naprawdę jeden i drugi wyglądał tak. No wczoraj byliśmy padnięci, naprawdę. Już byliśmy naprawdę padnięci. Więc będziemy też wam odpowiadać na pytanie jakieś tam jedno czy dwa w ciągu dnia, jak będziemy coś tam robić, jak będziemy gdzieś jechać. No i jest naprawdę ich mnóstwo, ale stwierdziłam, że odpowiemy sobie na takie lajtowe pytanie. Na wieczór już wiecie, żeby dużo nie trzeba było się zastanawiać. Dobra, więc pytanie
od Was. Ulubione obowiązki domowe, które lubi robić Krzysiek i ulubione, czekajcie, tutaj obowiązki domowe Pauli. Obowiązki domowe Pauli i moje? Tak. Ja lubię zmywać naczynia. Potwierdzam. Tak, lubię zmywać naczynia, jakoś mi to tam nie przeszkadza, że znowu ojejku, znowu muszę zmywać. Ja bardzo czy coś. Nie lubię. Robię to z przymusu ogólnie, ja, nie lubię zmywać tak, naczynia. Ja lubię dokładnie, powolutku, tak. Później na suszarkę i tak dalej. Cieszy mnie, jak ten zlew jest pusty. Później natomiast, jeżeli chodzi o sprzątanie, to chyba tak w sumie to razem, co? Mhm, ja lubię sprzątać. Bo przeważnie jak wstajemy rano, to zależy, kto pierwszy się torbie do odkurzacza. A ja bardzo lubię tym naszym odkurzaczem właśnie, i tym tak naszym samo. Mopem, po prostu uwielbiam, więc no, zawsze jest walka o odkurzacz, wygodne, bo lubimy wygodne to robić. Sprzęty, więc jeżeli chodzi o takie sprzątanie, odkurzanie, no to tam razem. Jesteś za śmieci bardziej odpowiedzialny, zawsze też o tym śmieci, mówimy, wiadomo, że Krzysiek jest od wynoszenia chłopak, tak. Śmieci, segregacja i to wszystko, ale nie? Ale ogólnie lubimy sprzątać, lubimy jak jest czysto, wiadomo. Z dziećmi to troszkę ciężej wychodzi, ale wychodzi jak najbardziej. No i ogólnie, a już mówiłem ogólnie. A wczoraj było dokładnie. Ja montowałam, słuchajcie, z takimi oczami i tylko tak muszę ja później wyciąć jak oglądam, dokładnie. Też, tak sobie cały myślę, czas było dokładnie, ale ja też tak mam, że dużo rzeczy podpowiadam, wiecie, ogarniam tak, włosy. No bo jak ty coś mówisz, ja chcę przytaknąć, to mówię dokładnie. Tak, i ja musiałam wczoraj powycinać, bo było bardzo dużo dokładnie. Dobra, to podsumowując. Naczynia, śmieci, odkurzanie, mopowanie. No i reszty, takie małe rzeczy, no to ja już się za to nie biorę, to już raczej ty, to już taka kobieca ręka. Tak. Ale lubię też jak jest tak jakby poustawiane, równiutko. Paula też w sumie. Mm-hmm. No. Tak, ja ogólnie słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie. Trzeba się dzielić z sprzątaniem, tak. No nie można tak być, samo, że jedna tak samo osoba zasuwa, a druga nie. Co Leo? A ja układałam przecież. Leo też, oczywiście. Bardzo pomaga, ma swoją szafkę, ładnie masz o nią swój dba, pokój, masz swój swoje pokój rzeczy też? I sprzątasz dokładnie po sobie. Dokładnie. Bardzo dobrze. Dokładnie. Dobra, idź rób te. Dobra, idę robić zupkę. Na razie, ten obiad. Do jutra Krzysiek robi zupkę mleczną. A jeżeli chodzi o mnie, to słuchajcie, my ogólnie bardzo lubimy sprzątać. Lubimy, jak jest czysto. Wiadomo, że nie zawsze nam się to udaje i nie zawsze tak jest, ale ja na przykład bardzo lubię sprzątać, lubię mieć czysto. I ja mam na przykład tak, że u mnie czyściej w domu jest jakby na zewnątrz, a gdzieś tam w szafkach, w zakamarkach różne sprawy się dzieją. Ale ogólnie nie, lubimy sprzątać, lubimy czystość. Teraz takie moje obowiązki domowe, które ja bardzo lubię robić, no to jest sprzątanie. Ja bardzo lubię sprzątać, lubię wycierać kurze, przecierać blaty, układać, rozkładać. Kolejna rzecz to jest gotowanie. Bardzo lubię i u nas to ja gotuję, choć Krzysiek, powiem Wam szczerze, bardzo często mu się teraz zdarza, odkąd mamy Thermomix, że i on pieczy ciasto i coś gotować, gotuje. Ale nie za bardzo mi to wychodzi, po prostu nie umiem. Bo to nie wiesz, trening czyni mistrza. Ja kocham odkurzać, bardzo lubię odkurzać, bardzo lubię mopować i tak jak mówię, u nas o odkurzanie jest bitwa, dlatego że moi drodzy, no mamy fajny ten odkurzacz, który Wam już nieraz pokazywałam i jest po prostu rewelacyjny i nim odkurzanie to sama przyjemność. Kiedyś bardzo nie lubiłam zmieniać pościeli, teraz lubię. Nie prasuję, nienawidzę prasować, po prostu nienawidzę prasować. Nie. I jeżeli raz na jakiś czas prasujemy, to wtedy Krzysiek wyprasuje koszulę, czy tam takie rzeczy, które tego wymagają. Ale jeżeli chodzi o prasowanie, to absolutnie nie. A tak to obowiązki domowe, no co jeszcze? Lubię sprzątać łazienkę, lubię sprzątać kuchnię. Kiedy Mikołaj przychodzi, to ja pamiętam, że tata ten jak. Co robił? Co tata robił przed Mikołajem? Nie, dzień Mikołaja, to Mikołaj miał przyjść, to chyba prasował. Prasował, tak, to była Wigilia, Myszko, tak. Koszulę, spodnie. Tata prasował na Wigilię wszystkim, tobie stylizację. No. No i nawet mamie coś tam pocisnąłem. Coś tam mi żelazkiem przejechałaś, no. Także my ogólnie lubimy sprzątać, nie mamy z tym problemu. Tak samo, ale dobra, bo ja już się rozgadałam, tu chciałam powiedzieć, bo też było pytanie o dzieci, jak się dzielimy obowiązkami, jeżeli chodzi o dzieci. U nas to jest takie naturalne. Dzieci mają i mamę, i tatę, i my robimy wszystko razem, wszystko wspólnie. Dobra, bo się za bardzo rozgadałam, Krzysztof się w ogóle już pożegnał z Wami, a teraz dalej gadamy. Także kochani, widzimy się jutro 7:30, zostawcie łapeczkę do góry, bądźcie z nami i co, ściskamy Was serdecznie. Mua, buziaczki, hej, pa! Do zobaczenia.